jesteśmy największą partią opozycyjną. To prawda. Ale oni w sposób demokratyczny przejęli władzę. Ale nikt im nie dał prawa do łamania konstytucji. Nikt im nie dał prawa do łamania ustaw. Nikt im nie dał prawa do zamykania nam ust, do cenzury i do aresztowania naszych przedstawicieli. To są zdrajcy, którzy chcą wprowadzić miękki totalitaryzm.